Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 109. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 71, wersety od 14 do 24. Ja zaś będę zawsze ufał i pomnażał wszelką Twą chwałę. Moje usta będą głosić Twoją sprawiedliwość, przez cały dzień Twoją pomoc, bo nawet nie znam jej miary. Wejdę głosząc wspaniałe czyny Pana i będę przypominał Jego tylko sprawiedliwość. Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości i do tej chwili głoszę Twoje cuda. Lecz i w starości, i w wieku sędziwym nie opuszczaj mnie, Boże. Gdy moc twego ramienia głosić będę całemu przyszłemu pokoleniu, twą potęgę i sprawiedliwość, twą boże, sięgającą niebios, którą tak wielkich dzieł dokonałeś. O Boże, któż jest równy tobie? Zesłałeś na mnie wiele srogich utrapień, lecz znowu przywrócisz mi życie i z głębin ziemi znów mnie wydobędziesz. Podnieś moją wielkość i pociesz mnie na nowo. A ja będę cię wielbić na harfie, twoją wierność, mój Boże. Będę ci grał na cytrze, święty Izraela. Rozradują się moje wargi, gdy będę ci śpiewał, i dusza moja, którą odkupiłeś. Również mój język przez cały dzień będzie głosił twoją sprawiedliwość, bo okryli się hańbą i wstydem, szukający mojego nieszczęścia. Rozdziały od 11 do 13 pierwszej księgi Samuela kontynuują narrację o początkach królestwa Saula, ukazując jego pierwsze wyzwania oraz konsekwencje nieposłuszeństwa wobec Bożych Przykazań. Nadciągnął Nachasz Amonita i oblegał miasto Jabesz w Gileadzie, oznajmili Nachaszowi wszyscy mieszkańcy Jabesz. Zawrzyj z nami przymierze, a będziemy ci służyć. Odrzekł im Nachasz Ammonita. Zawrę z wami przymierze pod warunkiem, że każdemu z was wyłupie prawe oko. Tak okryje hańbą całego Izraela. Na to starsi z Jabesz dali taką odpowiedź. Zostaw nam siedem dni na rozesłanie posłów po całym kraju izraelskim. Jeśli nie znajdzie się nikt, kto nam pomoże... Poddamy się Tobie. Kiedy przybyli posłowie do Gibea miasta Saula i przedstawili te sprawy ludziom, podnieśli wszyscy głos i płakali. Ale właśnie Saul nadszedł za większym bydłem z pola i zapytał: Co się stało ludziom, że płaczą? Opowiedziano mu sprawy mieszkańców Jabesz. Opanował wtedy Saula Duch Boży, gdy słuchał tych słów i wpadł w wielki gniew. Wziął parę wołów, porąbał je i przez posłańców rozesłał po całej krainie Izraela z wyzwaniem. Tak się postąpi z wołami każdego, kto nie wyruszy za Saulem i Samuelem. Na cały lud padła bojaźń pańska i wyruszyli jak jeden mąż. Saul dokonał ich przeglądów w Bezek i było trzysta tysięcy z Izraela i trzydzieści tysięcy z Judy. Powiedzieli więc do przybyłych posłańców: Donieście mężom z jabesz w Gileadzie. Jutro, w najgorętszej porze dnia nadciągnie dla was pomoc. Posłowie wrócili, a gdy oznajmili to mieszkańcom jabesz, ci ucieszyli się. Mieszkańcy jabesz powiedzieli: Jutro zejdziemy do Was i uczynicie z nami wszystko, co wam się wyda słuszne. Nazajutrz Saul podzielił lud na trzy oddziały, które w czasie porannej straży wdarły się w środek obozu. I zabijali Ammonitów aż do dziennej spiekoty. Pozostali rozpierzchli się tak, że dwóch razem nie zostało. I mówił lud do Samuela: Kto to powiedział? Czy Saul może nad nami królować? Oddajcie nam tych mężów, abyśmy im śmierć zadali. Saul na to odrzekł. W tym dniu nikt nie umrze, gdyż dzisiaj sprawił Pan, że Izraelici zwyciężyli. Samuel odezwał się do ludu: Chodźcie, udamy się do Gilgal. Tam odnowiona zostanie władza królewska. Wszyscy wyruszyli do Gilgal i obwołali tam królem Saula przed obliczem pana w Gilgal. Tam też przed Panem złożyli ofiary biesiadne. Saul radował się bardzo wraz z całym ludem izraelskim. Przemówił Samuel do wszystkich Izraelitów. Oto posłuchałem waszego głosu we wszystkim, co do mnie mówiliście, i ustanowiłem króla nad wami. Dlatego też jest to król, który będzie wam przewodzić. Ja tymczasem zestarzałem się i osiwiałem, a synowie moi, oto są z wami. Ja przewodziłem wam od młodości aż do dziś. Oto jestem. Oskarżajcie mnie przed Panem i przed jego pomazańcem. Czy wziąłem komuś wołu? Czy zabrałem czyjegoś osła? Czy komuś wyrządziłem krzywdę lub gnębiłem? Albo z czyjejś ręki przyjąłem dar, aby przymknąć oczy na jego sprawę? Zwrócę wam wszystko. Odpowiedzieli na to: Nie byliśmy krzywdzeni ani gnębieni. Nie wziąłeś też niczego z niczyjej ręki, rzekł więc znowu. Pan mi świadkiem i dzisiejszy jego pomazaniec wobec was, że nic nie znaleźliście w moim ręku. Odpowiedzieli: On świadkiem. Odezwał się znów Samuel do ludu. Pan, który ustanowił Mojżesza i Aarona i który przodków waszych wyprowadził z ziemi egipskiej. Podejdźcie więc teraz a będę wiódł z wami spór w obecności Pana w sprawie dobrodziejstw Pana, jakie świadczył wam i waszym przodkom. Gdy Jakub przybył do Egiptu, przodkowie wasi wołali do Pana. Pan posłał Mojżesza i Aarona, którzy wyprowadzili ich z Egiptu i osiedlili ich na tym miejscu. Potem zapomnieli o Panu Bogu swoim. Wtedy oddał ich w ręce Sisery, dowódcy wojsk Hasoru i w ręce filistynów i w ręce króla Moabu i prowadzili z nim wojnę wołali wtedy do Pana Zgrzeszyliśmy bo opuściliśmy Pana służąc Baalom i Asztartom Teraz jednak wybaw nas z ręki naszych wrogów a będziemy Tobie służyli Pan wysłał wtedy Jerubala Bedana Jeftego i Samuela Uwolnił was z ręki wrogów okolicznych, tak iż mieszkaliście bezpieczni. Gdy spostrzegliście, że Nachasz, król Ammonitów, nadciąga przeciw wam, powiedzieliście mi: Nie, król będzie nad nami panował. Tymczasem pan, wasz Bóg, jest królem waszym. Teraz więc oto jest król, którego wybraliście, ten, o którego prosiliście. Oto pan ustanowił nad wami króla. Jeśli będziecie się bali Pana, służyli Mu i słuchali Jego głosu, nie sprzeciwiali się nakazom Pana, jeśli będziecie tak wy, jak i Wasz król, który nad Wami panuje, szli za Panem, Bogiem Waszym, wtedy Pan będzie z Wami. Ale jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana i sprzeciwiać się będziecie Jego nakazom, ręka Pana będzie przeciw Wam, podobnie jak była przeciw Waszym przodkom. Przystąpcie teraz, a zobaczycie wielkie wydarzenie, którego Pan dokona na Waszych oczach. Czy to nie teraz są żniwa przeniczne? Zawołam do Pana, a ześlę grzmoty i deszcz, abyście poznali i zobaczyli, że wielkie jest wykroczenie, którego dopuściliście się wobec Pana, domagając się króla dla siebie. Samuel wołał więc do Pana, a Pan zesłał grzmoty i deszcz w tym samym dniu. Cały naród bardzo się przeląkł tak Pana, jak i Samuela. Mówił cały naród do Samuela. Módl się do Pana, Boga Twego za swymi sługami, abyśmy nie zginęli. Dodaliśmy bowiem do wszystkich naszych win to, że żądaliśmy dla siebie króla. Na to Samuel dał ludowi odpowiedź Nie bójcie się. Wprawdzie dopuściliście się wielkiego grzechu. Nie opuszczajcie jednak Pana, lecz służcie mu z całego serca. Nie odstępujcie od niego idąc za marnością, za tym, co nie pomoże i nie ocali, dlatego że jest marnością. Nie porzuci bowiem Pan ludu swojego. Postanowił was bowiem uczynić ludem swoim przez wzgląd na swe wielkie imię. Jeśli o mnie chodzi, niech daleki będę od tego, bym zgrzeszył przeciw Panu, przestając się za was modlić. Będę Wam pokazywał drogę dobrą i prostą. Bójcie się jedynie Pana, służcie Mu w prawdzie z całego serca, spójrzcie, jak wiele Wam wyświadczył, lecz gdybyście trwali w przewrotności, zginiecie tak Wy, jak i Wasz król. Saul miał lat, gdy został królem, a dwa lata panował nad Izraelem. Saul wybrał sobie trzy tysiące ludzi z Izraelitów: dwa tysiące pozostało przy Saulu w Mikmas i na wzgórzu Betel, tysiące zaś przy Jonatanie w Gibea Benjamina, a resztę wojska rozpuścił do domów. Jonatan pobił załogę filistyńską, która była w Geba. Usłyszeli to Filistyni. Saul oznajmił o tym głosem trąby w całym kraju, mówiąc: Niech usłyszą o tym Hebrajczycy. Wszyscy Izraelici usłyszeli to, co mówiono: Saul pobił załogę filistyńską, a Izrael z tego powodu znienawidzony został przez Filistynów. Zwołano lud, aby wyruszył za Saulem do Gilgal. Również i Filistyni zgromadzili się do walki przeciw Izraelowi. Trzy tysiące rydwanów i sześć tysięcy konnicy piechoty zaś było tak wiele, jak piasku nad brzegiem morza. Przybywszy, rozłożyli obóz w Mikmas po wschodniej stronie Bet Awen. Kiedy Izraelici spostrzegli, że są w niebezpieczeństwie, jako że gromada podeszła już blisko, schowali się w jaskiniach, rozpadlinach, skałach, dołach i cysternach. Hebrajczycy tymczasem przeprawili się przez Jordan do ziemi Gada i Gileadu. A Saul nadal był w Gilgal, cały zaś lud szedł za nim strwożony. Siedem dni czekał stosownie do terminu podanego przez Samuela. Samuel nie przychodził jednak do Gilgal, dlatego odchodził lud od Saula. Wtedy Saul rzekł: Przygotujcie mi całopalenie i ofiarę biesiadną. I złożył całopalenie. Zaledwie skończył składać całopalenie, przybył Samuel. Saul wyszedł mu naprzeciw, aby go pozdrowić. Rzekł Samuel: Cóż uczyniłeś? Odpowiedział Saul. Ponieważ widziałem, że lud ode mnie odchodzi, a ty nie przybywasz w oznaczonym czasie, gdy tymczasem Filistyni gromadzą się w Mikmas, powiedziałem sobie: Filistyni zejdą do mnie do Gilgal, a ja nie zjednałem sobie pana. Przezwyciężyłem się więc i złożyłem cało palenie. I rzekł Samuel do Saula: Popełniłeś błąd. Gdybyś zachował przykazanie pana, boga twego, które ci nałożył, niechybnie umocniłby pan twoje panowanie nad Izraelem na wieki. A teraz panowanie twoje nie ostoi się. Pan wyszukał sobie człowieka według swego serca. Ustanowił go pan wodzem swego ludu. Nie zachowałeś bowiem tego, co pan ci polecił. Samuel wstał i wyszedł z Gilgal, by pójść swoją drogą. A pozostały lud poszedł za Saulem naprzeciw wojownikom i przybył z Gilgal do Gibea Beniamina. Saul dokonał przeglądu ludu znajdującego się przy nim w liczbie około sześciuset ludzi. Saul, syn jego Jonatan i lud, który się przy nim znajdował, zostali w Gibea Beniamina. Filistyni zaś obozowali w Mikmas. Z obozu filistyńskiego wyruszył oddział niszczycielski w liczbie trzech chówców. Jeden chufiec udał się w drogę do Ofra, do ziemi Szual. Inny zaś chufiec skierował się w drogę do Bet-Horon. Jeszcze inny chufiec poszedł drogą ku granicy biegnącej nad doliną Seboim w kierunku pustyni. W całej ziemi izraelskiej nie było wtedy żadnego kowala, dlatego że filistyni mówili – Niech Hebrajczycy nie sporządzają sobie mieczów i włóczni. Wszyscy Izraelici chodzili do Filistynów ostrzyć swoje lemiesze, topory, siekiery lub motyki. Potem płacili za ostrzenie lemieszy i toporów dwie trzecie sykla, a jedną trzecią sykla za siekierę lub motykę. Tak się więc stało, że w czasie wojny nikt z ludzi, którzy byli z Saulem i Jonatanem, nie miał ani miecza ani włóczni. Mieli je tylko Saul i syn jego Jonatan. Straże filistyńskie wyruszyły ku wąwozowi koło Mikmas. Po wniebowstąpieniu Chrystusa apostołowie zgromadzeni na modlitwie w wieczerniku dokonują wyboru Macieja na apostoła w miejsce zdrajcy Judasza Iskarioty. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie, rozdział pierwszy, wersety od 15 do 26 szóstego. Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około 120 osób, tak przemówił: Bracia, musiało wypełnić się słowo pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Za pieniądze, niegodziwie zdobyte, nabył ziemię. I spadłszy głową na dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jeruzalem, także nazwano ową rolę w ich języku „Hakel hakeldamach, to znaczy pole krwi. Napisano bowiem w Księdze Psalmów Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka, a urząd jego niech w inny obejmie. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Nowego, aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Postawiono dwóch: Józefa zwanego Barsabą z przydomkiem Justus i Macieja. I taką odmówili modlitwę. Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Wskaż z tych dwóch jednego, którego sobie wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. I dali im losy, a los padł na Macieja i został dołączony do jedenastu apostołów. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.